Program Serio, Tadeusz Drozda, Karol Strasburger i nasi goście Maceo, PZ oraz Wienio. Rozmawiamy sobie dzisiaj o fuzjach w polskiej muzyce, przede wszystkim hip-hopowej, ale nie tylko, i też o odbiorcach, jak do tego podchodzą. Chciałem zadać wam takie pytanie, kto pierwszy, ten lepszy, rzucam je po prostu tutaj na stół. Najgorsza fuzja, jaką słyszeliście w Polsce? Gatunków? W ogóle gatunkowa? Tak. Ale czy hip-hopowa? No, nie, właśnie najgorsza fuzja, jaką słyszeliście w Polsce. Myśmy już mówili o tej piosence w tym programie. Ale to twoje zdanie, powiedz. Ja nie wiem, czy ja słyszałem coś gorszego niż Doda z Focusa. Ktoś coś jeszcze ma do rzucenia? Mówisz? Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy ja nie musiałbym swój temat zahaczyć, więc wolę nie. Myślisz, że aż tak surowo się oceniasz? No to dosłownie w paru rzeczach, to jest przesady, nie? Ja wiesz, ja słyszałem parę na przykład rapowych wstawek w piosenkach disco-polowych i to też były bardzo złe fuzje. No ale to wiesz, to myślę, że to nie można tego podciągnąć pod temat, bo tam nigdy nie pojawił się raper tak naprawdę, wiesz? Raper był. jakiś tam był. Wiesz, ale no powiem ci, no to ciężki temat, ja nie miałem przygotowanej odpowiedzi, tak? Ja tak rzuciłem to pytanie. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Wiesz, jest jeszcze parę rzeczy, które przychodzą do głowy, ale ja bym na przykład wolał je pominąć. Nawet nie chodzi o to gości, którzy tutaj siedzą, tylko gości, którzy potencjalnie mogą do nas przejść. Dyplomacja była górę Kuby Żulczyka, zatrzymanego również. Ale nie, w ogóle ustalmy, że po prostu w towarzystwie naszych kolegów zostały po prostu przeprowadzone ewidentne babole. No i krótko. Myślę, że każdy ma jakieś na koncie. To jest trochę taka sytuacja. Też, bo każdy się przyczynił może do tego, że wiesz, to babolstwo wyszło na jaw po prostu gdzieś tam, ale no, ja po prostu bronię też tych kolegów, że no może w dobrej wierze to robili, jakby tak, tylko to nie wyszło, tak? No, po prostu krótko mówiąc. Ja na przykład sobie wiesz, myślę zawsze, że ja próbuję robić nowe rzeczy i mam na koncie od cholery takich rzeczy, które czuję, że Jezus Maria, po co ja to w ogóle kiedykolwiek zrobiłem. A później gdzieś tam po drugiej stronie barykady, wewnątrz nawet naszego hip-hopowego środowiska, na pewno się ze mną zgodzicie, też bez wymieniania ksywek, że są jakieś postaci takie, które podchodzą do tematu totalnie koniunkturalnie, w opcji klepiemy to samo, nieważne, w ogóle nic. No tak, sos się musi zgodzić. Sos się musi zgodzić, czy coś. Dobrze, najlepsza fuzja, która wam przychodzi do głowy i nawet już teraz nie ograniczajmy się do Polski, w ogóle. Najlepsza fuzja, jaką w życiu dwóch gatunków, którą mieliście okazję w życiu zobaczyć, usłyszeć. Ojej, no to jest straszne. Muszę przeorać cała amerykańska, teraz, że tak powiem, kultura dzisiejsza. Bardzo dobra. Co wam przychodzi dobrego do głowy generalnie? Zostawmy naszych odbiorców z czymś dobrym, żeby oni mogli też wiedzieć, że nie tylko narzekamy tutaj w tym programie. Nie, to może okay, najlepsze to jako człowiek, najgorsze gatunki, wiesz. Ja jak w szkole powiem, ja jak w szkole mogę powiedzieć szybciutko. Dla mnie na przykład najciekawszą fuzją to było zawsze wszystkie części jazz matazu, które wykonywał w świętej pamięci Guru. Tak, i dla mnie on stanowił nie dość, że radykała z jednej strony, z lewej strony był radykałem i trzymał z DJ premierem, tworząc moim zdaniem jeden z najlepszych duetów na świecie hip-hopowych, a z drugiej strony był również, że tak powiem, schizmatykiem i robił sobie po prostu obok jazz matazy, które ewidentnie pokazywały jego fascynację jazzem amerykańskim i artystami typu Chaka Khan, czy Branford Marsalis, czy Jimmy Rock White chociażby, taka prawda? Taka fuzja, która nie jest tak daleko od hip-hopu, no. Wiecie, że jest ten jazzowa inspiracja. Krzysztof Krawczyk i Edyta. To było niezłe. Też bardzo dobrze. Fuzja, to naprawdę było niezłe. Ja się tak wtrącę tylko z bajki, ale to też... Krzysztof Krawczyk tam został raperem, no na przykład nie wiem, czy wiecie. Wiem i wiem ja też, trochę, tak, że niewiele miał. On był trochę taki Mr. Slow Flow tam, ale... Tak, ale znasz jakieś szczegóły? Nie, znam trochę, ale nie mogę zdradzić. Jeśli chodzi o proszę ciebie, nie ja to napisałem. Jakby coś, to nie ja. Słuchajcie, natomiast jak pierwszy raz słyszałem Outkast, AT Aliens, to miałem wrażenie, że to jest fuzja hip-hopu w ogóle z ambientem, z chilloutem, z jakimiś takimi rzeczami. Jak kupiłem sobie Aquemina na winylu i to było w półce hip-hop gdzieś tam w półce hip-hop na sklepie, to gdzieś odwrotnie. W regałach. To posłuchałem sobie tego i pomyślałem, kurde, to chyba nie jest hip-hop. I potem zrozumiałem, że to właśnie dobrze, że ja nie myślę, że to ta muzyka się jakoś nazywa. Tak samo do dzisiaj pamiętam pierwszą płytę Mos Defa i kiedy też chciałem pojawił powiedzieć, się numer Umi Ses i po prostu
chłopak dał głos. Czyli najfajniejsze fuzje to są właściwie te, gdzie nie myślimy, że to jest fuzja czegoś z czymś i nie jest to konceptualnie zrobione w całości, tylko cały album jest fuzją. Okej, okay, jazzu z hip-hopem, akurat jazz ma tas, no to się nie ma do czego przyczepić. Natomiast najfajniejsze są te fuzje, które właśnie są nienazwane i atakują nas gdzieś zupełnie znienacka. Outcast jest doskonałym przykładem tego. Kiedy zaczęli eksperymentować, to myślę, że jeszcze właśnie ale ich publiczność nie wiedziała, o co chodzi, ale za to otworzyli drogę po prostu dla wszystkich. Zmienili też image, bo jak Andrzej zaczął chodzić, wiesz, tam w jakichś kurczę w butach narciarskich i spódniczkach, to ja miałem trochę z tym problem, nie ukrywam. Do końca zajarzyłem o tę modę. A pamiętasz na przykład, bo to jest dla mnie niezapomniana sytuacja zupełnie, Method Mana Remix Prodigy Release Your Delf. Pamiętasz to? Keep it moving, baby, keep it moving. To jest mega. Co to ja pamiętam w ogóle taką fuzję, wiesz, tam gościu z Wu-Tang Clanu, Mobb Deep i Coolio i Blondie w jednym kawałku. No to to jest fuzja, nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, to tam chyba było z 5 MC i Blondie. Nie wiem, czy wiecie, jest do dzisiaj w różnych filmach czarnych, traktujących o projectsach, zawsze są takie kłótnie, kto był pierwszym raperem na świecie. Murzyni twierdzą, że oczywiście ich człowiek, a biali ludzie twierdzą, że Blondie pierwsza wydała zwrotkę, niejako, która się pojawiła na liście. Na liście i była pierwszą zwrotką położona przez nie hip-hopowego artystę na nie hip-hopowym bicie. Pojechana była zwrotka, także Blondie... Rapcze, a nie Malcolm McLaren? Z tym takim tam, tak, no, tak to już interpretacja. No, oficjalnie pierwszym rapem wydanym na płycie był Blondie. Oczywiście potem przerobił tą piosenkę Noriega. Przerobił tą piosenkę, cytując ten refren z tej piosenki Noriega. Potem siepnął tą piosenkę i... Ona, że tak powiem, ta piosenka uzyskała znowu kolejny żywot, prawda? Czyli znowu już poprzez porzucenie ortodoksji doszliśmy do fajnego, ciekawego, nowego poziomu artystycznego, no, który zafundował na przykład właśnie Noriega, kolega. No, kolega Noriega. Kolega Noriega. Kolega Noriega, muzyczka. Po przerwie. Tak? Kolega Noriega! Hajs się musi zgadzać, nie wiem, co wy w ogóle powiecie na ten temat. Ja zadam takie pytanie trochę nie na ten. Nie, no, ja jestem jak najbardziej na tak. No ale to każdy człowiek. Nie, ja uważam, że nie może się zgadzać. Hajs i w ogóle nikt nie może go mieć. Ma się nie zgadzać.